No więc wracamy do naszego miasta, tak? Sprawdźmy to. Wysypisko. Nazwiemy to jest zakątek. Czyli to będzie zakątek. Albo nie, tu będzie. Cmentarz imienia Brodatego. Okej. Działa. To moje miasto wygląda jak rak, wiesz? Bardzo brzydkie jest. No tam docisnąłem do 60 tysięcy i zaczęło mi trochę siadać. Nie chcą się ani wprowadzać, ani budować fabryk, ani wiesz, nic. Wszędzie brakuje towarów. A ja ile miałem wtedy? 2 miliony czy 200 tysięcy? Chyba 2 miliony, co? Nie wiem. Jest mod, który ci pozwala odblokować te wszystkie tereny, nie? Wiesz, wszystkie, ja bez całą modów mapę. Grałem. No. Jak z modami to wiesz, z modami to każdy se może grać, nie? O jest, nowe miasto mi się powiększyło, mam nowe opcje. Spalarnię śmieci mogę wybudować. Gdzie to jest te śmieci? A ta spalarnia już funkcjonuje jakoś normalnie, czy tak? Bo wtedy był problem z tymi śmieciami, oni ich nie chcieli spalać w ogóle w żaden sposób. Jakoś chyba działa. Nie mam problemu ze śmieciami. Strasznie, strasznie droga jest, dobra. Czyli ja już wiem, czemu nie mogłem obszarów o większym tym. A, bo to jest obszar o dużym zagęszczeniu handlowy. Kumpel miał takiego buga i do tej pory ma. Jakiegokolwiek save'a nie założy, ma 1000 mieszkańców i po chwili wszyscy umierają. Wszyscy dostają raka i wszyscy umierają po chwili. Nie jest w stanie żadnego miasta zbudować, ma jakiegoś buga wewnątrzgrowego. Tak? Nie może z gry usunąć i jeszcze raz założyć? No nawet, wiesz, zakładał parę razy i dalej to samo. Ja tu robię domy mieszkalne o dużym zagęszczeniu, czuję, że to będzie super dzielnica. Lecznica świętego Łazarza. Tak się pisze? Żydolka. Tak się pisze? Tak napiszę, patrzcie. Nazwałem tą lecznicę. Korki. A nie, to ludzie stoją przy drodze. Aha, bo to tak jest, no dobra. Niech im będzie. Nie do końca się tu chcą budować, nie mają takiego pragnienia. Karol prosi, żebyś most dla niego zrobił. Możesz zrobić most, grubo Karola. Grubo krojone śmieci incorporated. Gruby, zrobiłem dla ciebie śmietnisko, wiesz? A da się most nazwać? Nie da się mostu nazwać przecież, co on gada. Nie, bo ulicy chyba się nie da nazwać. Muszę sobie tego Patreona ogarnąć, tego, zobaczymy, czy to będzie działać. Bo to w sumie, jeżeli to jest zintegrowane ten Patreon, nie? Z tym gamingowym,
No to masz suby, tak? Masz od razu tak jakby partnerstwo na Twitchu z subami. Tak, tylko że one nic jakby nie dają ci, tak? No właśnie nie wiem. Muszę zobaczyć. Gdzie ta policja jest potrzebna znów? Ale nie chcę posterunku, bo on 1600 na dzień kosztuje, po co mi to? I tak wszyscy są super w mieście. Dużo mi mieszkańców przybywa. Robię tak zwanego ślimaka szczęścia. Znacie takiego ślimaka? Dobra. I tu będą domy mieszkalne. Będzie ich dużo. Czekajcie. Jeszcze z domami to tu trzeba porobić trochę atrakcyjnych miejsc handlowych. Aha, woda. No tak. Dobra, wodę by trzeba tu im dostarczyć. I prąd. Czekajcie, bo prąd jeszcze. Okej. Jest, jest git. Okej. Co wy piszecie? So, kiedy idziemy grać na nowym Altis, grubo? A nie ma jeszcze chyba... Mówicie, żeby tunel zrobić pod rzeką, to może zrobimy inaczej. Patrzcie, co zrobiłem. Magiczny tunel. Nigdy nie wiecie, gdzie wyjedziecie. Tu się korki robią, patrzcie. Może jakiś... O nie. O nie. Chyba będzie trzeba jakiś most zrobić. Musiałem to zburzyć, żeby się korek skończył.
Pustostany. Co to znaczy? Co oni tu mają? Że co oni chcą? Niska wartość gruntu, o Boże. To zróbmy tu park. Chcecie park, to macie tu. Słyszycie, jak się budują? Tutaj słychać, jak się budują. Co z prądem? Chyba się nam kończy prąd, co? Mhm. Nie wiem, czy tu nie przywalić drugiej elektrowni, wiecie? Albo jeszcze kilka wiatraków postawmy może. Czysta energia dla naszego miasta. A co z wodą? A wody nam też brakuje, no to trzeba kolejną pompę wziąć. Tak? Jest woda? I ścieki. Kolejną rurę trzeba ze ściekami walnąć do rzeki. Elegancko, co? Jak się teren kupowało, tak? O. Ale w którym... Gdzie jest co? O, patrzcie, możemy zrobić tamę, stację kolejową, towarowy, dworzec kolejowy. Fajnie. Moi drodzy, i możemy się gdzieś tu wybudować. No nie wiem, gdzie. Tu możemy zrobić zagłębie. Cena 4500, to fajnie. Dobra. Możemy tu zrobić ten. Co ja chciałem zrobić? Zagłębie górnicze. Zróbmy tu zagłębie górnicze, ok? Dobrze rozumiem, że to był ten. Ropa, a nie, to jest ropa. To będzie zaropiałe zagłębie. Coś by się przydało, żeby się dało fajnie te obok siebie budować te drogi. Dobra. Co wy... Zbuduj tamę na rzece. Wiecie, co się dzieje, jak się tamę zbuduje na rzece? Ona wylewa wtedy. Ale moglibyśmy co innego zrobić. Moglibyśmy spiętrzyć jej tego. No, trochę byśmy ją mogli taką, wiecie, zrobić. No właśnie nie taką, tylko taką. Koszt budowy 16 tysięcy, 16 MW. Ej, to jest drogie. Ale czy spiększyłem wodę? Czy nie? Trochę tak nie bardzo jakby.
Czy one w ogóle produkują jakąś energię? O Boże, one 3000, nie funkcjonuje. O, patrzcie, zrobiła się woda. Widzicie to? Przelewa się tutaj tak dziwnie. Ale nie czuję, jakby się miała spiętrzyć. Poczekaj, sprawdźmy to. Dalej jest 6 MW. 8. 9. 8. Nie, to nie działa tak. Dobra, to wybuszmy ją. Nie, zbuszmy ją, jak się burzy. Dobra, możemy spróbować postawić tamę, wiecie, strasznie droga, no ale co nam to? Ale jak nam zaleje miasto... Patrzcie. Woda się wlewa do miasta chyba. Albo nie. Trochę się, kurde, tutaj podniosła jakby, tak mi się wydaje. 32 MW czystej energii. Ty, aż się górą przelewa. To chyba niedobrze. Zróbmy tamę trzech przełomów. Co wy na to? Albo nie róbmy, bo nas nie stać. Zbuduj tamę przed miastem, wtedy powinno być ok. Jest dobrze, jest ok, dobra. Budujemy tu drogę. Ale taką porządną. Taką musimy zbudować drogę. I teraz musi być z niej tak. Tu musi być wjazd. Tu musi być wjazd. Wjazd, który jest również zjazdem. I spoko. No i jest git. Aha, a tu musimy zrobić, że to jest industrialna strefa. I musimy tu dać strefę. Gdzie to jest strefa? Ropa. Chwila, chwila, bo ja tu muszę ropę dać. Nie budujcie się. Nie budujcie się, bo tu ropa musi być najpierw. Dobra, i elektryczność. Nie, elektryczność, gdzie to jest? Okej. I to będzie nasza zagłębie industrialnej przygody. Skwer Czechowice, u nas są Czechowice w Gliwicach przecież, skąd oni wiedzą? Nie chce mi się robić jednokierunkowej drogi przy zjeździe. To jest przereklamowane. Na razie cię nad takimi rzeczami nie skupiamy. Na razie robimy ropę naftową. Patrzcie, jak to wszystko funkcjonuje dobrze. Piękne to jest. Dobra. 64 MW produkuje, to jest dużo, wiecie co? Chyba się ustabilizował prąd rzeczny. Wydaje mi się, że jest czas na drugą elektrownię rzeczną. Po czym to w ogóle poznać, ile one będą miały? MW? Co to znaczy? O fuck, poziom wody się podnosi. Przelewa się. W
128 MW produkuje, o Boże. Zburzyć tą elektrownię. Ale mamy energii teraz. 96 MW. A to się buja teraz, Boże, ja tamten spaliłem. Czemu ta produkuje 0? 32 teraz, teraz 0, teraz 60. Ta 30... Co się dzieje z wodą? Woda się skończyła! Dobra, wiecie co, tą węglową to ja może tu zbuduję z powrotem. Coś się stało nie tak. O ja pierdziele, co się dzieje? Tamę nam zalało. Wy, może bieg rzeki się zmienia. To jest chyba fizyka płynów tutaj zaczęła działać, naprawdę. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Zaburzyliśmy przepływ rzeki. Mam nadzieję, że on się ustabilizuje za chwilę. Dobra, tą sprzedamy jednak. Poszło. O fuck! Nie! Ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje z ludźmi. Musiałem trochę popuścić. Ty! Bo domy się podtapiają tutaj. Nie! Że most się podtapia, patrzcie na to. Dobra, jedna tama wystarczy, tak mi się wydaje. A bo ja wiem, o co chodzi, bo jak ja tą tamę zbuduję na wzniesieniu, to ona będzie więcej wody. Może, wy, może ją się w ogóle da... Nie, ale jakbym na przykład taką zbudował, widzicie, to ona jest od razu wyższa i ona całe miasto może zalać. Czaicie, o co chodzi? Że jak się ją pomiędzy dwoma wzgórzami... No i ta kosz robi teraz 48 MW. Wiecie co, musimy kupić ten teren. Bo tu mi się wydaje, że tu będzie nasza najlepsza ta. Tu jest prąd, jaki tu jest prąd. Sprawdźmy teraz, jak tu tama będzie funkcjonować. Ja! Nie wierzę w to. MW. Czemu nie funkcjonuje? Co? Spalarnia śmieci, nagromadzenie odpadów. O fuck. Dobra, niech tu palą. Miała 400 robić, a robi 0. Co to oznacza? Nie rozumiem tego. Woda się cofnęła? Co, sprawdź, czy możesz szlaki handlowe, porty. Czekajcie. Wiesz co, jeszcze nie mam dostępu do portów. A
czemu mam mniej mieszkańców niż powinienem mieć i mi ubywa? Ale dajmy też tutaj. Ale mi mieszkańców ubywa. Aha, bo zacząłem te budować, dobra. Wiecie co, zapiszę. Zapiszę i włączę tego moda na ten... do menu głównego. Włączę tego moda na burzenie tych... na burzenie... budynków. Nie. To jest to, włączyć. Dobra. Buldożer żeśmy włączyli automatyczny. I on powinien te budynki wyburzyć wszystkie. Chyba. Tak, burzy je, dobra, jest okej, działa. Ale nam mieszkańców teraz ucieka. O, jest! O, fuck! Ile ona produkuje? 320 MW energii. Ja pierdziele, 330. A za to ta zero robi. No powiem wam, ładnie to wygląda. Ta pod wodą jest. Zobaczcie, jak tu w ogóle woda płynie teraz. Aha, bo ona się tak wysoko poziom wody podniósł, że jest ponad tą tamą. To dobrze, przynajmniej się na tą stronę nie przelewa za dobrze. Niech tak już zostanie. Dobra, śmieci, problem śmieci mamy. Mamy spalarnię odpadów, co tu zrobić? Larni chyba trzeba więcej nabudować. O fuck, ona 30 tysięcy kosztuje, nie mam tyle kasy. Dobra, problem śmieci jest poważny i dlatego ludzie z miasta wychodzą, znaczy opuszczają miasto. Dobra, teraz oni chyba będą wyrzucać te śmieci do tego, do spalarni, nie? Ten też jest pełny? Dobra, wszyscy są pełni, masakra. Od razu mieszkańców zaczyna przybywać. Problem z ropą, nie ma energii. Nie, no jest ropy, jest dużo. Nie no, widzę, że już zaczynają opróżniać te śmieci. Widzicie, tu, tu. Jak ja dam, że oni opróżniają do innego zakładu, to gdzie te śmieci lądują? Bo tego to nie mam pojęcia zielonego, co się z nimi dzieje później. Patrz, posterunek straży pożarnej to zrobiłem. Zobaczcie, jak się wszyscy ucieszyli od razu.
tutaj też. Całe miasto bezpiecznie. No dobra. Parki postaw, prąd do ropy. Przecież jest prąd do ropy dostarczony. A tu 32. No nie jest źle, już się chyba wydaje ustabilizowało. Kurde, mają jeszcze tych śmieci trochę. Oni tu mają jakieś śmieciarki w tych spalarniach, czy oni to biorą z tych wysypisk? Bo już no po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Ja miałem ogromne miasto, ale już zapomniałem, jak to było. Zresztą nadal mam ogromne miasto. Gdzieś tam jest w sejwach. Dobra, wieżowce się tu powoli budują. Mieszkańcy chorują. Aha, no bo tu jest wysypisko, nie? No to się nie dziwię. Będzie trzeba tu poburzyć to wysypisko. Najpierw muszą opróżnić, tylko że ono się chyba zapełnia na nowo niestety. A spalarnia na full pracuje. Dobra, dam tu jeszcze jedną spalarnię i tyle. Albo gdzieś tu dam tą spalarnię. Dobra, czyżby problem śmieci tu zniknął w tej okolicy? Chyba tak. No powoli się tu sytuacja normalizuje, jeśli chodzi o śmieci. Most przy dużej tamie zalewa. Jaki most? Ten? Nie, no nie zalewa. No może go lekko podtopiło. No dobra, może go lekko zalewa. No ale co z tego? Samochody i tak jeżdżą. Nie bójcie, żaby, wszystko jest w porządku. Trochę szkoda, że to tak skacze strasznie to z tych tam zasilanie. Bo nie można na nim polegać tak naprawdę. Dobra, mieszkańców nam przybywa jak na razie. Tu mamy fajny industrialny zakątek. Ogród botaniczny jakiś tu walniemy. No, jest dobrze. Proponuję zebrać sztab kryzysowy i wprowadzić ustawę śmieciową. Nie, nie, już je opróżniają, patrzcie. Tu na koniec gdzieś nie potrafią zajechać śmieciarą. W ogóle ta droga pod ziemią jest, nie? Codziennie tysiące mieszkańców jedzie do naszego tego. No i co z tymi śmieciami? No przecież tutaj to mają spalarnię zaraz obok, chyba że to trzeba wysypisko jeszcze zrobić do tego. Nie wiem, to zbuduję was spalarnię i wysypisko. No ale ta spalarnia ma full. Śmieciarki w użyciu 2 na 27, no to jest mało 2. 4 na 15, to co one jeżdżą czy nie? 3 na 27, no to jest bardzo malutko. Niech po prostu śmieciarek więcej wyrzucą, chyba że po prostu, chyba że trzeba im kasę dać większą, budżet. Dobra, zwiększmy budżet śmieciowy, wiecie? No i co? Siedemnaście śmieciarek, a tu? 8, dobra, może coś więcej wyjechało ich.
Z czego oni tą ropę tu robią, jak tu nie ma ropy, tylko tu jest? Dziwne. No jak nasze... O, popatrzcie, jak tu dużo mieszkańców nagle się zrobiło. Widzicie to? To może jakiś monument na tą część postawimy. Typu... Centrum Nauki. Wymóg do wybudowania elektrowni termojądrowej. To postawmy tu Centrum Nauki. O, fuck. Tylko gdzie? Ja pierdziele, ale to jest duże. Tu. No nie, bo to niech całe miasto to obejmie. Patrzcie, Centrum Nauki postawiłem. A od razu się budynek buduje. Widzicie? Od razu mu level wskoczył na wyższy. Co jest z tymi śmieciami? Status spalania. No spalarni jeszcze więcej potrzeba, tak? A nie stać mnie. 30 tysięcy kurde kosztuje. Status spalania. Zapełnienie wysypiska pojemność. Kurde, wydalność spalarni nam tak leży. Tak, to jest Centrum Nauki Kopernik. Całkiem niezłe nawet. Turyści w ostatnim tygodniu, 3. Spoko. Muzeum Sztuki. A gdzie jest ta elektrownia termojądrowa, bo nie widzę jej. 48 tysięcy mieszkańców. A, strefy mieszkalne, o fuck, oni tu wszyscy chcą żyć u mnie. Dobra, i teraz moi drodzy, standardowo. Siemaneczko, co tam robisz? Siema, Bonkol. A wiesz co, miasto buduję. A to dobra. To ja cię pozdrawiam z Nvidii. No, ja tam do ciebie wpadnę za jakiś czas, wiesz? No. Za ile? To możemy coś tam szpilnąć. Po 15, wiesz? No, po 15 za godzinkę, tak, dobra. No to na razie. A ty teraz czym będziesz ludzi zanudzał, powiedz? Teraz zanudzam kartami, a potem zanudzimy ich może H1Z1, co? Mhm, można. No dobra. Dobra. I elektryczność by trzeba było im podprowadzić. No. I zaspokoiliśmy teraz ich pragnienia. Mam nadzieję. H1Z1 3H Wipe. Co to znaczy? A, no tak. Dokładnie, od razu tu postaw... No tak, ale nie mam pieniędzy. Dobrze, ktoś pisze, że trzeba tu od razu postawić park, policję, straż. Ja tak robiłem wcześniej w tym poprzednim mieście.
Ale korki się porobiły. Trupy. Wiecie, co oznaczają trupy? Do krematorium to nam jeszcze trochę brakuje, ale moglibyśmy... Na trupy to byśmy dali radę coś poradzić, co? Oni się cieszą, jak mają cmentarz obok, spoko. Dobra, mamy dobry przychód, dobry przyrost ludności mamy bardzo. Wiecie co, jeszcze małe korki są, jeszcze więcej, chociaż tu już się zakorkowało, no dobra. Moi drodzy, jakiś most potrzeba. Fajny taki, jakiś duży. Taki byśmy most zrobili. Ale tu byśmy go zrobili. Co wy na to, co? Patrzcie na tu. A później jeszcze tutaj taki byśmy zrobili. Przerwaliśmy linię energetyczną. Mam nadzieję, że coś będzie spoko. A, jest git, bo te linie już właściwie nie są później potrzebne, jak się domy pobudują. Gorzej, jak się zaczną domy palić, burzyć. Dokładnie, na szkołę trzeba uważać, bo jak będziemy mieli za dużo mądrych ludzi, to będzie przypał. Tu coś chorują. Co oni tu mają? Mieszkańcy chorują. To zrobimy tak. Eksmisja, kurde. I koniec. Tutaj też. I tu też eksmisja. Zrobimy tu strefy handlowe. Liczba mieszkańców nam teraz może mocno spaść, no bo te budynki jednak, tu dużo ludzi mieszka w nich, a myśmy ich wyrzucili. Ale tak to już jest. Dobra, jak jest status spalania śmieci? Bardzo słabo wygląda. Nie mam już kasy na kolejną. No nie wiem, no zawsze ze śmieciami problem jest. Jak ten most wygląda? No i to już jest, widzicie. Tu już się zrobił most i tu też jeżdżą ostro, grubo jest. Tu możemy zrobić jednokierunkową na autostradę. Też możemy zrobić taką. I tu też tak możemy zrobić zjazd. I wjazd. To się tutaj tak nie będzie korkować, nie? Oczywiście to dotyczy tylko jednej strony, bo... Jak tu jest ten zjazd, to powinniśmy zrobić jeszcze tak. Zgodnie ze starą tradycją mostową. Co ja robię? To nie w tą stronę, przecież to w tą. Kurde, pomyliło mi się, przepraszam. To tak powinno być.
co, myślicie, że już wróciłem do siebie, jak zacząłem budować mosty? Że już jestem, to znów jestem stary Soul, mistrz mostów? Pewnie tak. Patrzcie na to. I co, od razu lepiej? Wody nie ma! Fuck! Ścieki! O ja, ale to jest gówniana tama, powiem wam. Widzicie to, co się dzieje? Kryzys wodny mieliśmy. Plus 400 mieszkańców, nie wierzę w to, ale przybywają. Krematorium i stacja uzdatniania wody. Dobra. Krematorium to by się przydało, co? Czemu ja zawsze w śmieciach szukam krematorium? Naprawdę, no. O co chodzi? Wszyscy są szczęśliwi, to im postawmy krematorium tutaj. Co się stało? Brak podłączenia linii energetycznej, ale gdzie? Pewnie coś gdzieś zbudowałem i się urwało. Tu jest, nie? Tak. Tu też jest. Nie, no chyba jest okej. Coś się musiało dziwnego zrobić. Zrób coś z tymi ściekami. No tak, już robię z tymi ściekami. Tu mam stację uzdatniania wody. Koszt 15 tysięcy. Czy ja muszę do niej rurę doprowadzić? Chyba tak. $160 000 wydatność. A tu? A, 120 tysięcy. A jak tu się w ogóle, jak tu się główienka, to się na śmieciach patrzy? Nie, gdzie się patrzyło na główienka? A, tutaj, dobra. Czemu ja świnie usłyszałem? Chyba będzie ok, jak 4 takie postawię, co? Dobra, są podłączone, jeszcze ta jedna niech się podłączy. Jest? Dobra, jest git chyba. Patrzcie, i teraz te... O, fuck, skażenie! Skażenie, doszło do skażenia. Ale stacja uzdatniania wody nie służy do uzdatniania wody z rzeki, tylko ona uzdatnia wodę, która wypływa z kanalizacji do rzeki. Bez przesady, to tak nie działa przecież. Dobra, moi drodzy, mamy jakieś krematoria teraz. Dostępność krematorium jest bardzo duża. Jak wygląda ryzyko spłonięcia wszystkiego? Dajmy tu lepiej straż pożarną. Ile kosztuje taka straż pożarna? Tutaj jest strasznie, patrzcie, ile tych straży jest, a oni dalej, że niby co? Ja sam nie wiem, aha, szkoła. No szkoła podstawowa to by się tu gdzieś przydała, naprawdę. Wejdźcie. No,
Dobra, drogę zbudowałem. Nie mamy komunikacji miejskiej. Trochę mi się nie chce budować tych... Co tu jest następne, co odblokujemy? Przy 18. Elektrownia słoneczna. Port jest przy 36 tysiącach. No to jest troszeczkę jeszcze. Dobra, jak wyglądają korki? O fuck, korek przy zjeździe. Wiecie co? Tu trzeba to poszerzyć trochę. Chodzi o to. Nie. Nie, znaczy chcę... O, jednokierunkową szeroką, dokładnie. Chodzi o to, że jak ja, że jak oni mają więcej zjazdów tutaj, to będą, wiecie, nie będą czekać na prawoskręt, nie? Tylko sobie od razu pojadą. Czajcie, o co chodzi? Ci w lewo se pojadą, ci w prawo, tylko ci prosto będą czekać w korku. Zajebiście. No i o to właśnie chodzi. Nie, ciężarówki, kurde, korki w ciężarówkowe. Ale tu tych ciężarówek jedzie, masakra. No niestety, tak to już bywa w takim mieście zajebistym jak moje. Wody tu brakuje. Nie ma wody w krematorium. Co teraz? Gdzie oni będą spuszczać tych ludzi? Te popioły. Poczekajcie, sprawdźmy, jak nasze ścieki idą. No, moi drodzy, główienko zostało oczyszczone. Jeszcze jest trochę brązowo tutaj, ale wydaje mi się, że to z czasem, widzicie, tu już czysta woda zaczyna płynąć. Dojdzie do samooczyszczenia się wody teraz. Plus 10 tysięcy hajsu, to jest dobre, może, moi drodzy, zróbmy jakiś monument w takim razie. Wymóg do wybudowania projektu Eden. Nie wiem, co to jest projekt Eden, ale możemy jakiś... A to... Centrum Expo. Oceanarium. Park biznesowy, patrzcie. Gdzie ja mam tu postawić taki park biznesowy? Dobra, postawiłem park biznesowy. Co jeszcze? Publiczny park. To tu go postawimy gdzieś. Cała okolica będzie zadowolona. Urząd podatkowy, też fajnie. Pewnie się wszyscy ucieszą. No nie za bardzo, ale lepszy rys niż nic. Statua zakupów. Dobra, to się wszystko mieszkańcom spodoba. Od razu się zaczęli budować lepiej. Jak możesz, to wywóz, aha, kolej zbudować. Wiecie co, jeszcze nie mogę kolei budować. Dopiero będę mógł, jak będę miał 30 tam iluś tysięcy, 32 tysiące mieszkańców. Strasznie długo się te opróżniają. Status spalania. Oczywiście, kurde, spalamy najwolniej. W ogóle skąd mamy taki dochód strasznie duży?
O, i znów strefy mieszkalne jest zapotrzebowanie. Zaraz prądu zabraknie. Dobra. Tu już przekształcamy tę dzielnicę na ten. Na takie, wiecie, bardziej, żeby było dużo mieszkańców w nich. Jeszcze tu wodę trzeba doprowadzić, będzie git. Okej, okay, moi drodzy. So, grze w Relasting Summit wybrałeś najgorsze zakończenie. No nie wiem, nie grałem w nią jeszcze do końca, to nie wiem. Zobaczymy. Status spalania. Nie mam pytań po prostu. Dobra, wybuduję tyle spalarni, że po prostu, nie wiem, no już muszą zacząć spalać te śmieci normalnie, bo masakra jakaś. Tu niby nie ma prądu, ale to... Ale bo właściwie podprowadźmy im, bo chciałem powiedzieć, że to nic, że nie ma prądu, bo... Bo oni i tak zaraz tu zaczną się budować i ten prąd dojdzie. Nie da się zrobić obszaru zaawansowanej technologii, wiecie? Trzeba po prostu dać gdzieś, podnieść wartość gruntu w dzielnicy i wtedy dopiero się da. Albo raczej trzeba to w podatkach ustalić, patrzcie. Na przykład mogę ustalić, że... Nie, czekajcie, jak to było? Rejon przemysłowy. Jak się robiło high-tech? No w ogóle jeszcze jest rejon biurowy, a ja robię w ogóle rejony biurowe. A już jest jeszcze rejon biurowy, oh fuck. Dobra, dajmy tu jakieś rejony biurowe, co? Zobaczmy, jak to się skończy. No, rzeczywiście jakieś biura tu stawiają. Zapisz. Co to jest? Wieża transportowa. Wymóg do wybudowania kosmicznej windy. Wymóg do wybudowania zderzacza hadronów, ciekawe. A gdzie się te rzeczy buduje? A to są te cuda na sam koniec, ale ja ich jeszcze w ogóle nie mogę stawiać. Spoko.
Okej, mamy 20, elektrownię słoneczną możemy postawić. Co mnie akurat mało interesuje, ale niech im będzie. Gdzie te wszystkie ciężarówki jadą? Trochę do miasta, a trochę na autostradę skręca, co? Patrzcie, jak korek rozładowaliśmy, ale poszło teraz. Co wy na to? Najlepsze są te, co tu jadą i skręcają i tu zamiast sobie od razu... Aha, bo one i tak szybciej na tym. A teraz się tutaj zrobił. Co, oni w kółko jeżdżą? Bo nie rozumiem. Bo wygląda, jakby zjeżdżali po to, żeby wjechać tu z powrotem. No i dokąd oni jadą? Tu? Oni chyba w kółko jeżdżą, naprawdę. Korek się zrobił na autostradzie. A nie, bo niektórzy jadą w drugą stronę. Okej, dobra, spoko. No nic, poczekajmy chwilę. Zbudowaliśmy drogę, to poczekajmy. Niech się ona uspokoi trochę. Jaki korek, masakra. Dobra, ja jeszcze tak, wyjdź do menu głównego i włączymy jeszcze jednego moda, który pozwala upgrade'ować drogi, wiecie? Nie, manager treści. O, extended road upgrade, dobra. Kontynuuj grę. Zaraz coś zobaczycie sobie. Będę mógł upgrade'ować drogę bez burzenia i to jest świetne, bo normalnie budynki się burzą, nie? I to jest przypał wtedy. A teraz mogę zrobić tak, patrzcie. Mogę zrobić, że chcę mieć na przykład drogę taką. Czekajcie. Jak to się robiło? O, rozbuduj drogę. Widzicie, o co chodzi? Coś jest i nie mogę. Remiza, dobra, no to sprzedaj remizę. Albo nie, przenieś ją. No nie wiem, przenieś ją tutaj na przykład. Dobra, i teraz mogliśmy to rozbudować. No a tego też przenieś kawałeczek dalej i tu też tą drogę możemy... Widzicie? I teraz możemy zrobić ten industrialny teren tutaj, poprawić go jeszcze trochę. Widzicie, bo ona się rozbudowała, ale ten teren się nie powiększył, ten, ale jest dobrze. Tyle. I co wy o tym myślicie? I dzięki na przykład tam poszerzeniu drogi trochę się gdzieś tam może korek powinien rozładować. Może trochę. Szału nie ma, ale na pewno jest troszeczkę lepiej. Gdzie, co tam było napisane? Gdzie jest, co mi jest miejsce potrzebne? Kiedy Train 3 wrzucisz na YouTube'a? No jutro, nie wiem. Dzisiaj Bonkol chyba wrzucał, nie? Ja z nim nagrywałem, to jutro pewnie wrzucę.
Zrobię jeszcze takie coś. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co, oni nie chcą coś jechać tą drogą, nie wiem czemu. Czemu tylko osobówki? W dobrym kierunku jest. A co jeśli to bym zburzył? Jak będą jeździć wtedy? Kurde, dość podobnie, powiem wam. Jak korki? Kurde, korki się nigdy nie kończą, wiecie? Rondo zrób. Rondo to się tak nie da. Znaczy rondo gdzieś tu chyba nawet było w drogach, rondo. No ale te ronda to nie są takie spoko. Taki przejazd. Pół mapy to zajmuje. Takie większe. Mieszkańców przybywa, kasę mamy, nie? Jest dobrze. Patrzcie, tutaj się pobudowały te, tak? Zostawiłem tu stref mieszkalnych, żeby nam trochę przybyło mieszkańców jeszcze. Transport jeszcze nie... A nie, czekajcie, mam już! Dworzec kolejowy. Stacja kolejowa, dworzec kolejowy. No ale wiecie, jakie przy dworcu są kurde korki? Tylko, że my tu nie mamy chyba kolei nigdzie. Gdzie ta kolej by miała iść? Tu jest szlak handlowy. Czekajcie, muszę zobaczyć tu. Czy tu jest gdzieś kolej? Nie chyba. O nie, tu jest. Dobra, jest kolej, czyli trzeba kupić teren. No kup. Kup. No i teraz trzeba by tu było zrobić gdzieś dworzec kolejowy, ale wiecie co, dworzec kolejowy to jest kurde, taki korek zrobi, że masakra. Sobie nawet nie wyobrażacie, jaki korek potrafi być przy dworcu kolejowym. Więc wyprowadzimy go tutaj. Ja go tu postawię. No i zrobimy tory, nie? Jakieś takie długie. Tor. Drugi w lewo. Tak.
Plus jeszcze tu taki, żeby mogły zawracać w razie czego. Właśnie nie taki, tylko na odwrót, kurde. Nie umiem, kurde, go zbudować. Fuck. Zobaczmy. Dobra, jest dobrze. Stację kolejową trzeba zasilić prądem i wodą. No i prąd, tak? Zawracać pociągiem? No tak, oni mogą takie kółko wtedy zrobić. Właściwie to nie mogą jeszcze, bo żeby zrobić kółko pociągiem, to muszą mieć jeszcze tak. Jeszcze muszą mieć tu, tak. I tu, tak. O, widzicie, i teraz w razie czego mogą wszędzie dojechać. Mogą tu dojechać, mogą tu dojechać, mogą zawrócić tu, tu, tu. No jak ten pociąg sobie marzy, to tak może zrobić. A tutaj też byśmy w sumie, bo ja nie wiem, czy tu nie trzeba pętli takiej zrobić, żeby on mógł jeździć w kółko. Wiecie, o co chodzi. Jest pociąg, dobra, przyjechał. No i odjeżdża. Nie ma, za to portu nie ma. No, tylko że patrzcie, że tych ciężarówek się więcej robi od tego, że on tu przyjechał. Chociaż nie, one w sumie wjeżdżają i wyjeżdżają, nie? Budynek spłonął, a co, tu nie ma straży pożarnej? Ojoj. No, od razu mi się lepiej zrobiło, jak taki budynek postawiłem. Strasznie droga jest straż pożarna. W ogóle wszystko jest strasznie drogie. Przestępczość, moi drodzy. Trzeba ukrócić tu w mieście. Widzicie, ile tych ciężarówek tu przyjeżdża? Jak się to gdzieś postawi w centrum, to jest taki korek, że... Korek, korek, korek po prostu. Dobra. Musieliśmy tu trochę drogę poszerzyć. Halo, Soul. Chcę ci tylko powiedzieć, że H1Z1 podobno przez jeszcze 2 godziny nie będzie działać, to możemy w rakieta działasz? Zagrać i w, i w coś inne, albo w coś jeszcze. Można zagrać, bo tam coś powiedzieli, że to jakiś wipe, coś tam, nie wiem, o co chodzi. Wipeują, coś... dokładnie. Ja jeszcze tutaj pogram chwilę u mnie, a potem najwyżej mi ten. No, na razie. Poko. Patrzcie, ile pociągów jest, korek pociągowy się zrobił. Połącz dworzec z autostradą. Myślicie? To bym musiał tak zrobić. Patrzcie na to, jaki most teraz postawię. Dobra.
na razie tu postawiłem, taką drogę zrobiłem, zobaczymy co się stanie. I mówicie, żeby połączyć go z autostradą, czyli trzeba by było zrobić tak. Zjazd na autostradę. Dobra, zjazd z autostrady. Wjazd na tamtą stronę autostrady. Dobra, zjazd z tej strony autostrady. Jest. Pięknie. Elegancko. Zrób most dla pociągów. Ale po co most, jak oni tu mają most na wodzie, nie? Na wodzie znaczy się. Ile ta elektrownia? 368 produkuje, a ta 0. Tamta się trochę ustabilizowała, a ta nie bardzo. Wody nam brakuje, więc zrobimy pobieralnię wody kolejną. No i ścieki też będzie trzeba. Dobra, tak? Jest git? Dobra, jest git. Tu w ogóle wody brakuje, bo tu nie ma rury. Zastanawiam, o co chodzi. Wszyscy są szczęśliwi. Zrób rondo na wodzie dla pociągów. O, patrzcie, oni wszystkiego, wszystkie strefy chcą. Industrialne, po prostu tak im się super podoba w moim mieście, że pragną więcej. Nie wiem, czy mogę im to dać. Dobra, zobaczmy jak korki. No tu jest, kurde, zakorkowane masakra. Ale możemy zrobić takie coś jeszcze. Na pewno to leciutko by mogło odkorkować życie. No i nie wiem, czy ten, to, że jest jeden wjazd tutaj, jest takie, wiecie, dobre. Może jakoś tak zrobimy. Co wy na to? I tak. Niby zrobiliśmy skrzyżowanie, co może nam zwiększyć korki, ale jednocześnie powinniśmy rozładować tutaj trochę. Chociaż na razie tego nie... O fuck, prądu zabrakło w połowie dzielnic. Czemu? Przecież tu jest prąd. A, bo nie ma po prostu prądu, fuck. A ile da słoneczna? Aha, przy drodze musi być umieszczony budynek. ...160 MW, oh fuck. Dobra, dwie takie powinny wystarczyć. Ta termojądrowa jest jakaś taka cud natury, taki kurde termojądrowy. O fuck, płonie coś, tu też płonie. Gdzie jest straż pożarna, jakiej potrzeba? Dobra, ci gaszę, no ci. A, tu nawet nie ma co gasić. Nie, dobra, podjechali. Nie, dobra, to był zły pomysł, wiecie. Nic się tu nie rozładowało, a się korek tylko większy zrobił.
Kurde, jaki korek. Czy te spalarnie śmieci się już opróżniły? Czy mogę ją zburzyć? Dobra, wyburzyliśmy je, będzie ok. So, przyłącz nowe elektrownie do instalacji. A to tak, to jest myśl. Ale patrzcie, i w ogóle nie połączyłem, a i tak funkcjonuje tak jakby. Chyba, że teraz jak podłączę, to będzie jeszcze więcej. 1100 na 4, dobra, to jest kurde, przesadziliśmy lekko w sumie. Patrzcie, jak to ten towarowy działa. Świetnie, dobra moi drodzy, ja zapisuję. Wychodzimy, robimy przerwę.